Halo, halo, witam serdecznie, pozdrawiam gorąco z ciepłego Ekwadoru Słonecznego, gdzie obecnie pracuję od 8, prawie 9 lat. Jesteśmy w miesiącu październiku, miesiącu poświęconym misjom, misjonarzom, a równocześnie modlitwie, modlitwie różańcowej. Stąd też pragnę opowiedzieć króciutko o mojej pracy, mojej misji. Praca na mojej misji to praca, która przynosi bardzo wiele satysfakcji. Ludność, e, która tutaj mieszka, to w większości kreole się, zajmują się rolnictwem. Są to ludzie bardzo prości i bardzo otwarci na przyjmowanie dobrej nowiny, a równocześnie bardzo e, uczynni, gotowi pomagać. Stąd też e, jestem, można powiedzieć, spełniony w mojej pracy misyjnej. E, tereny, do których staram się docierać, to tereny obejmujące obszar dwóch gmin, około 50 wiosek rozrzuconych w górkach przypominających polskie Bieszczady. Także czuję się, jakbym był jednak w mojej ojczyźnie. W dużej mierze praca tutaj to praca opierająca się na pracy świeckich, świeckich katechetach, osobach, które w jakiś sposób starają się pomóc, głosząc katechezę w konkretnych wioskach. Gdyby nie ich praca, ich pomoc, moje, moja działalność duszpasterska byłaby bardzo, bardzo skromna, okrojona. Równocześnie pomagają mi tutaj w pracy na mojej misji, misji, która się nazywa Święty Jerzy, San Jorge dla Unión i San Pablo de Pueblo Nuevo. Ludzie świecy, którzy przybywają w większości z Polski, są to wolontariusze lub też misjonarze świecy. Którzy w jakikolwiek sposób starają się dotrzeć do tej ludności, pomagać pracując, pracując z dziećmi, szczególnie i z młodzieżą. Więc zachęcam gorąco, jeżeli ktoś chciałby takie powołanie misyjne odkryć pracując na dalekich, w dalekich terenach w Ekwadorze, proszę zgłosić się i, i, i proszę przyjechać. Będzie bardzo miło i na pewno, na pewno tutaj można odkryć zupełnie inny świat, świat misyjny. A dla osób, które z różnego rodzaju powodów nie mogą dotrzeć, nie mogą wyjechać, gorąco proszę o wsparcie modlitewne, bo tylko dzięki temu wsparciu, tej modlitwie, Pan Bóg pomaga nam w sprawie, że, że, że działamy i robimy to co, to, co robimy tutaj na tych terenach dalekich. Stąd też proszę o zdrowaśkę za misje, za misjonarzy, za tych, którzy pracują w trudnych warunkach. Bardzo tego potrzebujemy. Czekam na Was z Panem Bogiem.